Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego customu The Abundant Library. Jest ze mną Desełko. Hejka. I co tam na te manki, nie? Tak, no tu jest jakieś manki. Tylko rozumiem, że... Aha, tym ruchem. A, bo tu jest ten... A powiedz mi, ty też tak masz, że jak podchodzisz do tej krawędzi... No ona mi tak krzywo się zatrzymuje. Skręca? Tak, mam to samo. Wkurza mnie to. No, mam to samo. I tu się klapa opuściła, że tak powiem. Jest jakaś muza tutaj przykrywa. Dobra, zjechałem gdzieś na dół. Ja już nie pamiętam, na jakim my etapie to skończyliśmy, wiesz? Bo tutaj pamiętam, że były bardzo rozległe te lokacje. Aha, to jakieś to myśmy czugamy. Zdobyli w ogóle ostatnio. Aha, Golden Star, tak? O Boże! Co? Jezus Maryja! Mów. No weź se tu zejdź. O masakra. Aha, bo my zeszliśmy do tej sali teraz, tak? Tak, ona, my tu była woda chyba wcześniej, aha, nie? Aha, dobra, widzę. Mhm. Tak. Dobra, ja nie no, apteczka leci. No i już też zaraz poleci. Nie. Ja bym chciał tą harpię najpierw wykończyć, wiesz? Dobra. Biłam ją. Ej, ale ona się... Czekaj. Dobra. Mam ją zabitą i teraz tam. Jezus. No. O, dobra, nie trafiają mi chyba. Zajebiście. Fajnie, dwa do mnie podeszły, wiesz? Co jednym zamacham. No właśnie, ja kucam im tutaj, wiesz... Pomiędzy nimi kucam, słuchaj. I mnie nie trafiają i tutaj morduję, że tak powiem. Strzelam im w krocze. Całe Uzi zużyłam. Ja tylko Uzi na tą harpię, a teraz już zwykły. Ja calusieńką Uzi zużyłam. A, ale zabiłaś je? No ostatni mi został. Dobra, no to mi został też ostatni. Tylko ja zwykłymi pistoletami, no. Dobra. Biłam. Ale może to nie był głupi pomysł, no, żeby te Uzi tu zużyć, bo może już nie będzie takich bossów później. Nie mam pojęcia. Słuchaj, my tu jest... mamy w ogóle, bo ja nie ogarnę. No właśnie, tu jest ten posąg. Czy my ten trident tu wtrynialiśmy? Mamy jakiś trident? Już nie pamiętam. Nie, to... no już wsadziliśmy. A, no widzisz, ale... no to ja już nie pamiętam takich rzeczy. Kiedy my to nagrywaliśmy? Boże, 5 lat temu. Aha, dobra, scroll, music scroll mamy. Ale to wiesz co... Ale to gdzie to się, gdzieś trzeba się cofnąć chyba. Ale to my mamy... Trzeba znowu wodę, bo my stąd nie wyjdziemy. Ej, otworzyło się, tak? Rozumiem, jak zabiliśmy ich. Co się otworzyło, bo nie rozumiem. No tu takie, no słychać było drzwi otwierane, czyli się zamknęły przejścia, żeby nie można było się stąd wydostać, teraz się znowu otworzyły. No ale jak chcesz się stąd wydostać? Trzeba wodę znowu nalać. No to ja wiem, gdzie ta dźwignia była chyba. No tutaj ja też, na górę. I tu, gdzie było to pięterko, nie? No i tak. I tu na prawo? Tak. Ale... okej. Jo. No i mam wodę z powrotem. Ej, teraz ale tu druga dźwignia jakby jest niepociągnięta. To tą drugą pociągnęłaś, tak? Drugą pociągnęłam. Aha, okej. Okay. Bo tu chyba wcześniej blok był taki. Pamiętajmy o tym. Słuchaj, musimy znaleźć drzwi. Ja mam chyba teorię, bo mamy jedno odblokowane drzwi sekretowe. Bo zrobiliśmy coś było i było, coś. Że drzwi zostały odblokowane. No. No to jakby tak. Jedne drzwi są, ale to raczej obstawiam, że nie, bo jedne są z gwiazdką, to mówiłeś w głównej sali, pamiętasz? No było coś. Ale to raczej gwiazdka nie jest sekretem. I jeszcze jedne były drzwi... W sumie to dwie pary drzwi były. Ale jeszcze jedne, które kojarzę, to były w tym takim pierwszym dziwnym, kłócanym pomieszczeniu, takim, z którym się akcją wchodziło. Wiem, kojarzę. Tam też było. Dobra, poczekaj, gdzie mam płynąć? W te takie rozwalone, ten mur? Tu jest powrót, mamy się stąd wydostać w ogóle, tak? Tak. I się mam stąd wydostać. Aha, to nie tamte. Tak, w ten mur. No dobra, i tutaj... Boże, wyjdź stąd, bo ci normalnie lutno. Aha, i tutaj do góry. Dobra, no czaję. No to... O kuźwa. Dobra, straciłem trochę HP. No ja jestem tak tu, myślę. Gdzie te deski rozwalaliśmy, tak? Tak. No to teraz chciałabym... Tak, to tam do gwiazdki nie, ale chciałam zobaczyć, gdzie było to takie kłócane właśnie. Jak myśmy... Ja już nie pamiętam, gdzie było to kłócane. A to było tutaj, w tej lokacji? Się zastanawiam. Dobra, włożę najpierw ten scroll jeszcze. Ten scroll był chyba tu gdzieś na prawo. To nie? Jest, mam ten scroll. No, to gdzieś chyba tu było. O, jest. Mhm. Nie pamiętam, gdzie było to kłócane, wiesz? Nie wiem, czy nie trzeba było wyjść z tej sali zupełnie, wiesz?
No dobra, a co ten scroll robi? No, ja mam na razie kapitankę. Ona sobie gro. Mhm. Aha, i to nam pewnie tą gwiazdkę nam otworzyło, dobra. Okay. Wydaje mi się, że w ogóle z tej sali trzeba wyjść, żeby tam te... Dobra, ale tam idziemy wchodzić. Najpierw po tą gwiazdkę. No tak. Dobra. No, w sensie to już będzie druga nasza. Gwiazdka, poczekajcie, jak się szło po tą gwiazdkę. Aha, tu. Na... Tak, na takie... Tam, gdzie rozwalaliśmy też, nie? Takie główienko. No. I potem łapkami, tak? To? Tak. No dobra. I te gwiazdki chyba były do wtrynięcia jeszcze w poprzedniej sali, nie? Tak. Nie w tej tutaj. Dobra, Laro, możesz się tak tu ładnie... O, dziękuję. O Jezu, co ona robi? Dobra. O, teraz mi się udało. Dobra. Myślę jeszcze, gdzie były jakieś pozamykane drzwi, bo na pewno to one się wszystkie będą odblokowywać. Myślę, wiesz? Że tak. No, ale tutaj w tej lokacji... W tym sekrecie na pewno. Co jeszcze myślę? Wiem, że były jeszcze jakieś. Kurde, mówiliśmy, a tu są zamknięte drzwi. Było, ale właśnie ja już nie pamiętam. Ten level jest tak rozległy. Wiem. Dobra, wzięłam gwiazdkę. No ja właśnie podnoszę. No to rozumiem, że my się teraz... Wychodzimy stąd, tak? Wychodzimy stąd, tak. Ja w ogóle pamiętam, do serca sobie wziąłem to, że na samym początku, pamiętasz, jak wchodziliśmy w ogóle do tej biblioteki, to były dwa przejścia i poszliśmy tutaj w tą jedną mańkę i mówiłaś, no tak. Że tu wszystko najpierw trzeba zrobić, że tam no to tak, jest inna żeby pójść sekcja. Na drugie skrzydło, tak. Okej, okay, dobra, okay. Bo jeszcze tam jest to jedno przejście, które, wiesz, na nas czeka, nie? Tak, to ja to o tym wiem. No ale dobra, zróbmy tutaj wszystko, co się da i dopiero tam pójdźmy, tak? Co jedna. A rozumiem, że tutaj w ten rożek. To ja może tak zrobię, będzie mi łatwiej. Zrobię tak, zrobię. No czemu ona mi nie chce tą dupą teraz się tam wcisnąć? To się tryb ci robi? Tak. No to ja to miałem cały czas ostatnim razem. No to ja tak wcześniej zrobiłam to za pierwszym kuźwa razem. A ja miałem te tryb cały czas. No to nie, to ja skaczę na wprost, bo się nie będę z tym męczyć, a później stamtąd. Dobra, ja jestem tu przy drabince. No dobra, cofam się jeszcze. No, zobacz, bo tam uważam, że powinien być ten... Sekret? Tam w tej wnęce, tak jak się wrócisz zupełnie do innych sal, nie? No dobra. O, i tu się wtrynia te gwiazdki. To ja jestem już... Tak, ale to kucane, wydaje mi się, że tam było to. Dobra, to zaraz. Najpierw wtrynię te gwiazdki. Nie mogę sobie wskoczyć tam na górę, zaraz mnie potargać. No to ja mam dzisiaj jakiś lepszy dzień, bo ostatnio to była tragedia. No widzę tą kucaną... Spokojnie, dopiero zaczęliśmy. Widzę tą kucaną wszystko przed rękę. Tobą. Widzę tą kucaną... Wiesz co? Tak mi życzysz? Nie, ja ci źle nie życzę, absolutnie. Ej, i tu jest kryształ, gem. Ale gdzie? No jak włoży się te dwie gwiazdki. A, bo to już włożyłeś gwiazdki. Włożyłem, tak. Blue gem. Idę teraz po kucaną. To ja sobie najpierw... Dobra, idę po tych drabinkach. Idź kucanem, bo tam mi się wydaje, że było, ale jeszcze gdzieś i nie wiem gdzie. Dobra, zobaczmy, czy ty nie gadasz jakichś głupotek. Może tak być. Ale to się otworzyło tu przez... Sam mówiłeś to na nagraniu. Ej, ale tu jest zamknięta bramka. No przecież pamiętam to. No coś może było. Na razie mam te ciachaczki, bo one tu są. No zapomniałam, że mam. Dobra. No i co? A jest. Jest postument otwarty. Tak, jest kolejna ta karta taka, pamiętasz? Dobra. Tak. Zajebiście. Ej, co tu leży? Poczekaj, bo coś... To jest w ogóle? Moon Knight? Mr. Knight. Okay. Jakieś karty tam zdobywamy. Jakieś karty, no. Ale jakaś broń, rewolwer zdobyliśmy, wiesz? Bo nie mieliśmy chyba wcześniej, aha. Nie? Aha. Mam ten sekret. A te gwiazdki już wtryniłaś? Nie jeszcze? Nie. No dobra, no to co, jak mamy ten gem, to co, idziemy już stąd? O Jezu, ja tu spadam jak stona, no cały czas. I tak jakby z tej mańki... Bo ja muszę jeszcze wziąć, wiesz, włożyć wiem. Gwiazdki. Mhm. Jakby z tej mańki wszystko zrobiliśmy, rozumiem, tak? Tu były te kolce... Rozglądać, bo wiesz... Nic nie mieliśmy takiego, co zaczęliśmy do otwierania sekretu, chyba, właśnie, nie? Nie, chyba. Bo też może być tak, że wiesz, jedno skrzydło, dwa sekrety, drugie skrzydło, dwa sekrety. Tak, też jest taka może opcja. Tak, ale mamy 3x4, to jeden sekret nam został do znalezienia. 3? Ja mam 3. A no, faktycznie. No jeden sekret nam został. O kurde. I wychodzi na to, że po tej drugiej stronie no, musi będzie być jeden. Czyli miejmy nadzieję, że tu nie pominęliśmy żadnego, nie wiem, rozbicia żadnego dzwonu i tak dalej. A, dobra, tu, jak wejdziesz po drugiej stronie, to będziesz miała ten ognik taki.
Ja już go załatwiłem sobie wcześniej. No ale tu mamy fontannę na środku, nie? A tu coś trzeba wtrynić, nie mamy tego. Tu jest jakaś tekstura do podniesienia. Jestem bardzo ciekawy. Jest jakaś dźwignia, czekaj, Jezu. No próbuję jest, ją przyciągnąć. Nie. Aha, i to unosi do góry te platformy. To nie wiem, czy nie trzeba... Już tam idę. ...tego przesunąć tam? Nie wiem. Próbuję. Czy tu się zbiera jakieś te, rozumiem, że do dźwigni nie podejdę, bo mnie kolce pewnie zabiną, no właśnie, przed chwilą ją przeciągnąłem i zginąłem. No. Więc na razie nie. Ustawiam, słuchaj, te globusy, bo jak dźwignię przeciągasz, nie, jak zginąłem... To pewnie się kładki... Dobra, już wiem, o co chodzi. Kładki się podwyższają do góry. Tak, tak, tak. Do góry, bo na górze są takie kółeczka, na które trzeba postawić, widzę, globusy. A, no to nie widziałem tych kółeczek. No, no są takie dwa kółeczka. Pytanie najważniejsze. Czy da się... Czy te globusy mają być... Wiem. Ale tak sobie patrzę na wszelki wypadek. Da się na drugą stronę go przesunąć, tak? Teoretycznie... Da się? Chyba tak. Chyba, żeby te kamienie na środku wadziły. Nie, nie da się chyba. No jak przesuniesz? No teoretycznie się da. No, jeżeli te kamienie... No nie, moim zdaniem teoretycznie się da. No jak to jest postument i ławka, to jak ty przesuniesz to w ten postument i ławkę? Po skosie nie przesuniesz. Ale jak po skosie? No nie wiem, jak dla mnie... Aha, że tu. No, że a, jest... że to się niby nie zmieściło. No dobra. No, tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję. Dobra, przesuwam drugi. Jezu, ale typowa taka, wiecie, biblioteka z czwórki, nie? Te globusy, ci rycerze, nie? Z diamencikami. Ta. Czego jeszcze brakuje? Co było jeszcze w tej bibliotece oryginalnej? Złom kroj. O Jezus! Ja wiem, co było. Nie wiem, czy ja tego na screenach jakiś nie widziałem. Taka zagadka z dźwigniami. Nie wiem, czy kojarzysz. Z tymi wężami? Tak, z wężami. No, ja to chyba na screenie jakimś widziałem, że to tu będzie. Dobra, ale jak tą dźwignię teraz odblokować? To aha, dobra, widzę, coś tu jeszcze jest, jest takiego manki? Ukrytego. Tak, widzę właśnie takie spękane, nie? Takie, no, no myślałem, że to blusz na początku, a to takie spękane, no. Aha, i tu są dźwignie. Dobra. Jezu, Deseo, przy wejściu, jak wchodziliśmy, też są takie dwa kółka. Nie chcę nic mówić. Na globusy. Co? No zaraz sobie zobaczysz, jak wchodziłem teraz. Co ty mi tu mówisz? No przy wejściu, ale tam nie da rady przecież tego ustawić, nie? No nie, no nie, no nie przestajmy. No ale też są takie dwa kółeczka w sensie. Dobra, ale z tej strony przeciągnęłam, a... Z drugiej strony jeszcze. Aha, jeszcze z drugiej No i zobacz, teraz wejdziesz i też będziesz miała to kółeczko, ale nie ma szans, widzę, żeby to ustawić, nie, no, nie, no. Nie, nie ma szans. No łap się. No czemu ona się tego czasami nie łapie? To jest głupie. Bo jest się za daleko, Mariusz. To trzeba być bliżej? Tak. A. Patrzcie, jak wyhaczałem. Myślę, że to od kątu też zależy odpowiedniego. Nie. Nie, byłeś po prostu za daleko. To jest, wiesz, standardowa mechanika klasycznych TR-ów. Boże, powiedziała, co wiedziała. Profesjonalistka, pani profesor, kuźwa, czy spod okularów sobie wyobraziłem teraz, jak to mówisz, takim zalotnym wzrokiem. Taka deseoko, tutaj opuszczę okularki i tak... Standardowa technika w tym playderze. Kuźwa, no dobra, otworzyłam. No ale co się stało? Znaczy otworzyłaś, w sensie dźwignię przesunęłaś. Aha, dobra, i teraz coś się wywindowało, okej. No, teraz przesuwałam. Ja myślałam, że już sobie coś otworzę, a to jeszcze trzeba... Boże, no sama mówiłaś jeszcze tego... o tym. Tak, ale już o tym zapomniałam. Jest, jaka skleroza. No ja mam straszne problemy z pamięcią, okropne. To nie możesz być profesorem. No nie, ale samozwańczym zawsze. Tak jak królową. Tak, królową, dokładnie. Ale królową już nie jestem samozwańczym, już tyle razy. No w sumie Deathwisha przeszliśmy, to wiesz. No nie, no nie przeszliśmy. To rozumiesz, jak już Deathwish się przeszło, to wiesz. Będziemy się tym szczycić, słuchaj. No na polskim YouTube chyba nikt tego Deathwisha nie przejdzie chyba. Nie, znaczy no, nie, nie wiem. Przeszedł, ale wiesz, no nie mówmy hop. Nie? No nie mówmy hop, no. Ale no, jeżeli nawet ktoś przejdzie, to nie w takim stylu jak my. Dokładnie. O mój Boże, tu są jakieś... O, widzę jakieś parkurowe sprawy z lasu. O mój Boże, kiedy ja ci włożę, gdzie, co, jak? Nie parkurowe rzeczy. Aha, patyki znowu widzę. Widzę znowu te manki. Ona mi tam wskoczy. Dobra, skaczę na ten patyk. Wspiąłem się gdzieś do góry i teraz na ten patyk, tak? Ej, ale tu też jest popękane i do dźwigni to prowadzi, moja droga. Ja idę chyba do tej dźwigni najpierw. Czekaj, jest naścienna. No ja naścienną tak, widziałam właśnie. Ja idę do tej naściennej najpierw, wiesz? Ale to ja już widzę dwie naścienne, więc... No to ja idę do pierwszej. No ja idę do pierwszej. Ale nie widzę na razie tej... To jest dla kogo, która no właśnie, jest pierwsza. Która jest pierwsza. Dobra, ja idę najpierw do tej. Dobra, jest jak ona jęczy. Ja jestem przy takiej...
przy tym takim ciachaczkowatym. A, no to ja przy innej, teraz widzę tą przy ciachaczkowatym. I z patyka skaczesz, tak? Nie. Nie? Nie. Ale co to zrobiło? To... Ja w ogóle nie wiem, o co tutaj... Nie mam pojęcia. Nie wiem, ta moja też nic nie zrobiła. Dobra, idę skakać na ten patyk, bo ja nie wiem. Ale tak się zastanawiałam, jakie mam teraz, gdzie indziej mam wejść, bo jakby nie wiem. Ej, ogień tam się... Aha, że z tego mam na ten patyk jeszcze inny, tak? Tak. O Jezu, to będzie ciężkie. No, prosto wycelowałem sobie w ogień, nie? To... Ja nie lubię tych skakanek na patykach, wiesz? Nie wiem, czy ty lubisz, czy nie. No, ale zobacz, kręci mi się i ja w ogóle nie wiem, co mam puścić, żeby ona mi skoczyła. Jezus. Nie, przeskoczyłem kolejny patyk. Desał, jak tam? No, jakoś idzie. Zrobiłaś to? Prawie. No możesz skoczyć, Laro, Boże. No, mam, jestem przy drugiej chwili. Serio? No, żadnego problemu z tym nie miałam, kompletnie. Nawet mi HP nic mi nie zabrało. No, nie miałaś, że nie musiałaś synchronizować dysku. O Jezu, teraz jestem przy tej ciachaczce takiej. Okej, to nam się otworzyły tutaj te drzwi, wiesz? Znaczy ta klapa, przepraszam, w wodzie. Klapa w wodzie. A no tak, bo tam była wodzianka taka. Na jedną kratkę, nie? Jo. Dobra, biorę tą drugą dźwignię. O, flary tu są. Nie, ja ostatnio jakoś nie używam. Ja cały czas używam, bo tak w miarę ciemno na nagraniu jest, więc... Okej. Okay. No dobra. Jeszcze na YouTube jak wrzucisz, to będzie tym razem bardziej ciemnie. O Jezu, nie muszę jakieś labirynty podwodne. Piękna muzyka. Ale nie labirynty. Nie, broń Boże. Tylko chwila. O, flary, faktycznie. Jezu, co to za muza? Przepiękna, ja mam ją na trailerze. Bo obsłuchałam sobie cały soundtrack, który tutaj autor użył. Wow, ale zajebiste. Co to są za kółka? Takie jest jakby coś trzeba było postawić. Przepiękna. Wiesz, wielka sala. Przepiękna. Taka no... Taka orientalna, nie? Tak. Ale nie wiem dlaczego, jak przesłuchiwałam te nuty do tego trailera i zdecydowałam się na tą nutę. Słucham jej i strasznie mnie smuci ta nuta. Nie, no ona jest strasznie taka, mnie dołuje, no, ale jest coś ale chcę jej słuchać. Wiem. Nie wiem, jak mam to no wiem, ale wiem, ale co mnie w chuj mnie dołuje. Dobra, powiedz mi, co tutaj widzę, wszystko pozamykane. Coś tu jest otwartego, czekaj, waza jakaś, da się to rozpieprzyć, nie? Jakieś drabinki tam widzę, ale no idę na górę po drabince, bo w zasadzie nie mam tutaj co robić. Aha, ale idziesz po tej, w prawym rogu? Po lewej, jak wchodziłam, to chyba po lewej wchodzę na drabinkę. Aha, czyli po tej stronie wchodzisz, dobra. Jezu, są też takie dziury na te, takie, te... No, planety, ale nie ma tu tych planet, więc nie wiem. I co, do tyłu tam trzeba się odbić, czy coś? Wiesz co? Nie no, piękna ta muza, Boże. No mówię, że jest przepiękna. Ale mamy gust. A tam są kule, to już wiem, o co chodzi, dobra. Trzeba. One mają spaść, tak? Tak mi się wydaje. Aha, i na dole też były takie wnęki z tymi. Były. Mhm. O Jezu, tu trzeba taki zrobić skok z shifta chyba, nie? W ogóle, a jakiś sufit tutaj jest, teraz dopiero widzę. Jest przepiękny. A ten, pamiętasz, że tutaj było coś z tymi ruchami, że można kulę przesuwać? Było coś, nie? Tak, no to żeby można kulki przesuwać po prostu, ale idę jeszcze po apteczkę małą, bo widzę, że ona się tu będzie toczyć na mnie? Tak, jak wejdziesz na to kółeczko. A, jak ja mam to zrobić? Ale zauważyłam w rogu jeszcze, wiesz co, jak jedna spadnie kula, to w rogu jest apteczka. Ja się przesuwam gdzieś na łapkach. No właśnie, tu jest apteczka, aha, tak. Aha, okej, okay, dobra. No spadła mi jedna kula i gdzie mam się teraz dalej no i jeszcze kierować? Po drugiej stronie też jest widzę kula. I co, mam zejść na dół i teraz na tą drugą drabinkę? Wiesz co, ja chyba nie będę schodzić na dół. Z góry się da, tak? Tak wrócę. Tak jak tu przyszłam, nie? I znowu tymi rączkami. No chciałabym, ale widzę, że ona ma jakiś problem. Aha, czyli się nie da? Nie no, da się pewnie, tylko poustawiać ją muszę najpierw dobrze. Ja mogę też się stanąć na tą roślinność tutaj, no. W sumie tak. Ona tutaj stanie na swoich nogach? Stanie, no. Tylko tu dobrze. Nie, no to się uda na luzie. Boże, jakie easy. Czekaj, patrzmy na te sekrety, bo ja tutaj, wiesz...
ale ona tak chyba bezpośrednio na tamto, to ja nie wiem, czy ona wskoczyła, bo trzeba z powrotem na to... Nie no, chyba doskoczy, no co ty? Od razu to było, wiecie, jest podstawowa zasada Tomb Raidera, proszę cię, wycenianie tej odległości, no. Masz rację. Od razu było widać deseo. Zgadza się. Dobra, spuściły mi się te kule. No, ale co z tego? Może na dole się otworzyły drzwi, bo były... Ale jeszcze jest w ogóle takie coś po drugiej stronie, zobacz. Otworzyły się na dole, no, ale widzę po zobacz, drugiej po drugiej stronie. Stronie widzisz to miejsce, nie? Ale jest zamknięte, tam jest jakaś kratka, widzę? No jest kratka, dziwne to jest. Dobra, ja schodzę na dół. Dobra, ja też. Ale ja bym chciał zejść tak, żeby się nie zamknąć. Gdzie tu masz coś otwarte? No jest taka jedno przejście otwarte. Jest, dobra. Na... No już znalazłam się, widzę, tak, dobra. Widzę. Jezus, jaka waza. Tu się coś podnosi? Nie, to są jakieś postumenty, ale puste. Aha, tu też się otworzyło. Dobra, czyli po schodach do góry. Mhm. Jakie tu są takie wnęki jeszcze. No widzę właśnie. Patrzcie, sekretów żadnych. I jest jakaś kolejna wielka sala, deseo. Aha, no to mam. No a, zajebiście, to no wykrakałem. Jeż, nie mam chyba do Uzi, nie? Ale mam, czekaj, deserta. A ja mam Uzi właśnie. Zastanawiam się, czy deserta, chciałabym na nich... A jak będzie coś jeszcze gorszego, może nie. To deserta, rewolwer. No ja to deserta, rewolwer to jest jedno i to samo. Oj, tam oj. Dobra, tu się wchodzi, jest jakiś papirus, kuźwa. Dobra, najpierw bym chciała zabić te harpie. No już zabiłem, easy. No czyli to będzie tak samo, tutaj widzę na środku, muszę się wysunąć taki schodek, nie? Dobra, ale przeczytajmy, co to jest. Zatruło mnie, Franza. Welcome to the Grand Room of Seven Dragons. Witaj w wielkim pomieszczeniu siedmiu smoków. Cztery smoki z urwaną, odciętą głową leżą na podłodze. Aha, i jakby one otworzą nam, nie wiem, dostęp do jakiegoś mechanizmu, a pozostałe trzy mają być nieruszone. Ej, no to easy! The four dragons with a broken head. Tu jest rozwalona głowa, tak? Nie. Znaczy coś się wala obok tego. Dlaczego nam piszą, że pozostałe trzy mają być nietknięte? Jak coś ma być nietknięte, to znaczy, że trzeba je to dotknąć. No to co robimy? Najpierw te głowy, a potem te trzy... Potem zmieniamy kombinację i dajemy tak... Tak. No dobra, to najpierw tak, daje z nich głowami. Jeżeli... to jest taki zabieg trochę psychologiczny. Jeżeli to miałaby być zagadka dotycząca tego, że tylko cztery te mają być tknięte, to nikt nie zaznaczałby, że trzy pozostałe mają być nietknięte. No w sumie tak, masz rację. To takie trochę psychologiczne. No jedno z drugiego wynika, ale jeżeli to zaznaczają, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No dobra. No tak, bo w sumie mogli nam nie dawać tego dopisku, no, nie? Trochę tak. Dobra, czekaj. Dobra, ja najpierw sobie tu znajdźki, wiesz co, szukam, bo widzę, no są, że są tutaj. Jeden... Tu jeszcze widzę, apteczki są. To Uzi, apteczka, no widzę to. Aha. Ja już podniosłem te bloki na środku, jak coś. Aha. Tylko pytanie, czy jak ja teraz odciągnę którąś, to mi się... A skąd wiedziałeś, które to są? No te głowy są po... Aha, dobra, widzę, czyli jest, nie myślałam, że one nie są za... Czyli te, które bez głów mają być, tak? Tak, te, znaczy... Broken. Czyli te, które mają rozwaloną głowę obok postumentu po prostu. Masz obok dźwigni taki kawałek głowy rozwalony na podłodze. Kawałek głowy posągu jakby, nie? No jest. No, to te pociągasz. Cztery ma... No, okej. No i było cztery, tak. Ale teraz pytanie... Nie zapomnieli później zrobić. Tak, tego... tylko pytanie, zaraz spróbuję to zrobić. W sensie odciągnę zaraz jakąś jedną i zobaczę, czy mi się te schodki schowają. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Czy to... Jeszcze tak patrzę tutaj te znajdźki. A, bo tu jest jakiś kryształ, widzę. Dobra. Zapiszę. I teraz co? Odciągnę tą na przykład. No nie chowają się, słuchaj. No to bardzo dobrze. No to jak się nie chowają, to od razu trzeba się tym zająć. Tak, no to ja odciągam. Teraz. Odciągam tą przeciągam. Tylko żebym ja się nie pomylił. A myślisz, że to sekretowe? Nie mam pojęcia. Pytanie, co się stanie? Może zginiemy? Cholera wie. No w sumie tak, może być. No ale dla mnie to jest bardzo znaczące. Dlaczego, dlaczego oni piszą, że trzy mają być nietknięte? Skoro cztery mamy dotknąć, to logiczne, że trzech mamy nie dotykać, tak? No tak. To po co o tym piszą? O Jezu, aż będzie zabawy, czekaj to. Muszę przeciągnąć. Najgorsze jest to, że możemy tego nie widzieć, co się stało, nie?
Nie wiem, czy już mam wszystkie. Nie, czekaj, ja już mam wszystkie chyba. Tak, ja już mam wszystkie i nic się nie pokazało. Chyba, że gdzieś na górze. Czekaj, tam jest jeszcze kolejna sala taka wielka. To jest taka sala w ogóle z logusami. Z dźwigniami w ogóle. Ale tu się coś... Ej, czekaj, to jest apteczka w ogóle. Nie, to nie jest apteczka. Bo... Jest takie są dźwignie w ogóle w tej sali. To było otwarte w ogóle? Ja nie wiem, pociągnę. Zobaczę, co tu się dzieje. To są trzy dźwignie. No ale te dźwignie nic nie robią. Wszystkie zrobiłeś? Nie, no na razie jedną, ale nic nie pokazuje. Nawet drzwi ani nic. Nie, no nie pokazuje. A secret door has been unlocked. Chyba sobie żartujesz. No naprawdę. Naprawdę? Tak. Ale to się zrobiło pod wpływem tego, że my... Tych Wiesz co, czekaj, ja sobie to w ogóle zasejwuję. Ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy to było otwarte? Wiem, przed przeciągnięciem, tak? Zamknięte to jest. Tam ale są wszystkie Wszystkie! Wszystkie drzwi, tak, wszystkie drzwi nie są zamknięte. No to dobra. Ale pokazało secret door jakby w tej sali tu, nie? W tej sali, no. Ale tu nie widzę żadnych takich. Chyba, że tam na górze, po tych schodkach. Chyba, że na górze. Chodzimy tam na górę? No idę na górę, idę. Bo te tutaj z boku się nie otwarły, takie są jeszcze tu z boku, nie? Jestem na górze, tu się wazę rozwala, ale nic w niej nie ma. Jeszcze jedna waza. Jeszcze chyba jedna. A nie, tej się nie ma. Dobra, drabina na górę. I co, tu nie ma nic w tych wazach? No właśnie rozwaliłem i nie widzę nic. Wchodzę na górę. No ale o to Boże, było takie logiczne, ale nie? Tak, ale teraz tu... tak sobie to o tym myślę. A nie, tridenta nie trzeba tutaj. Nie, mamy już. Mariuszu, ciągle o tym tridencie. Wiem, no bo ja tu napalone na te tridenty. Ja wiem. Czekaj, bo tutaj jakiś taki coś... To są jeszcze wazy. No właśnie. A coś jest? O, jest. O, i to tak sporo. Myślisz, że jeszcze jakiś bosik będzie? Wiesz co, może coś jeszcze być, niewykluczone. Dobra. No jeszcze trochę tego Uzi mam chyba, a rewolweru to w ogóle jeszcze nie wykorzystywałem. No ja też nie, ale już teraz zacznę, bo wypadałoby. No dobra, i co teraz? Co o jest jakieś kule tu zaś znów. Czekaj, czy one się zaczną znowu zaś tworzyć? No jak wchodzę, to leci kula, czyli na te takie kółeczka. No dobra, ale tutaj... Tu jeszcze jest coś na środku. Ta mini się jedna nie stoczy, a nie teraz. Na środku jest taka dziura. Z taką wnęką, takim okienkiem. No. I tu jest dźwignia. Czekaj. Może spuszcza jakąś kulkę. O kuźwa, spadłem na dół. Jest dźwignia. Ja sobie ją przeciągnęłam. Na środku, tak? W tej dziurce? Na środku tej dziurce jest, tak. Ale zanim kulę jakiekolwiek spuściłaś, czy jakoś... Jedna mi zleciała. No to mi też jedna. To co tak robić, też mam jak ty? No a co, nie przeciągasz dźwigni? No ale to trzeba zejść na dół i potem co, wrócimy się na górę? Ale jak zejść na dół? No w dziurce. Przecież... No w dziurce i masz przecież tą... A drabinka tu jest, Boże! A czekaj, a ty cheatem się tam spuściłaś? Nie. Z drabinki do tyłu? Nie, po prostu leciałam do przodu. A, wiem. Ale tak też się da, po turbusowemu. No coś tam się obsunęło, wysunęło, nie wiem, czy było słychać, nie? No jest tu taki klocek, widzę go zresztą, stoję koło niego. Chyba to on jest wysunięty, tak mi się wydaje. A, on musiał być, dobra, bo byśmy tej kulki... Dobra, to ma sens! Trzeba było, bo... Okay. Patrz, no bo jest taki klocek przy jednej i jak ona spada, to ona musi się przez ten klocek zatrzymać, wiem, bo by nie spadła do środka. Wiem, o co tam mam. Big brain. Ale dlaczego... Jakie mam aktywować, żeby spadła? Jakaś... A ja mam ją zepchnąć! Jeszcze... Tak. Boże, Deseo, nic mi nie mówisz. Ale to trzeba takie rzeczy podstawowe, kterowe mówić. Słucham? To już nie jest podstawowa. Takie kule w podstawowym TR-ze nie były przesuwane. W podstawowych customach. Powiedziałam, co powiedziałam. Weź ją przegadaj taką babę, no. Jaka dobra kolka zero z lodóweczki, no. O Jezu, ja mam taki soczek jabłkowy z lodóweczek zajebisty. Czyli co, to już będą wszystkie... Tak, otworzyło się w głównej sali. Dobra, to trzeba tam zlecieć. To teraz właśnie po tej drabince. Czekaj, bo ja dopiero drugą kulę zrzuciłem. Ale jak to jest możliwe? Przecież dopiero byłeś przede mną. No, ale przecież ja tutaj kminiłem o co kaman. No bo ja rozglądam się i penetruję, jakieś znajdźki szukam, a ty lecisz na pochybel na pałę. No ja już chcę to, a nie tam.
Też są mój kamyczek. Lecisz po prostu na pałę, no. Chyba zrozumiałe. Dobra, spadła to trzecia. A jest kamyczek. A to nie jest ten kamyczek Blue Gem. Aha. Jakiś inny. Coś we mnie nadupia, wiedziałam. No, czyli Bosia. No chyba pogięło. No nie gadaj, że co? Minotaur? Nie, bo to akurat trochę bez sensu, ale dobra, już nie będę się... Dobra, czyli rozumiem, że mam sobie wziąć Uzi od razu. No raczej. Ale co, harpie? Nie. No a to tamtych panów to ja nie chcę Uzikami. Ja chcę zwykłą bronią. Ale wchodź tutaj. Aha, pekor. No ale możesz? Pytanie mnie teraz zastanawiają te drzwi. Zastanawiam się. Dobra, już lecimy z nim. Gdzie odblokowaliśmy sobie drzwi? Bo i pamiętam, że były jeszcze jedne. Ale jeszcze w tej sali wcześniejszej była jedna drabinka, więc tam też trzeba iść. A może to one! Pamiętasz tam w tej sali, co z tymi drabinkami, żeśmy się tu przedostawali? No coś było. To mówiliśmy, że po drugiej stronie te kule takie dwie pierwsze, co zrzucaliśmy. Tak, było. To mówiliśmy, że no. Po drugiej stronie jest zamknięta ta. Tak, kratka. No poczekaj, bo ja jeszcze zabijam tego ciula. Dobrze, dobrze. A ja pójdę zobaczyć, bo ja już nie mogę wytrzymać. To widzę właśnie. Oni nic nie zostawili? Nie. Nie. I co, mam się stąd wrócić? Tak. Co my mamy w ogóle? Shiny Ruby. Pokazać mi tą. Otworzyła się? Tak, jest otworzona. Czyli po tej drabince tak. Odskoczyć tam do tyłu, tak? No. Dobra. No to będziemy mieć wszystkie. No, będziemy mieli 4. No, ale Desako, to ty w większości znalazłeś wszystkie praktycznie. Ja tu się nie popisałem za bardzo. Z tymi sekretami. Popisałeś się też, no co ty tu? No gdzie, no którym? Wszystkie ty praktycznie znalazłaś. Nieprawda. A ta kolumna tutaj nie będzie przeszkadzać. Może sobie odskoczę po prostu tak. O, bardzo ładnie. Co fajny jakiś sekrecik? Dopiero tu uważa. To jest jakieś kucane w ogóle. Boźno. Jeszcze takie w dół takie dziwne. No one mi nie roluje. Sobie, wiesz, no nie, bo w dół ci nie zroluje. A, no tak, bo to jest tak bardzo w dół. Dobra. A, i tu jest zejście w dół. Dobra, skaczę. Nie wiem, co tam jest, ale... Okej. Zaskoczyła mnie. Jest, dalej się kłóca. Ale tu chyba powinna się zrolować. Tak, tu tak, się roluje. Tak. No i mamy... Aha, jest ta karta, już widzę. Jest. Widzę. To jest karta Tomb Raiderowa. TR6. Widzę. I shotguna dostaliśmy. Wow. Na koniec bez tomu. No jeszcze chyba to nie koniec, ale... Pokaż mi te karty, się chcę je zobaczyć w menu. No jest, Lara Croft. Ale czy mamy 3? Moon Knight. A 4 sekrety, to jeden sekret nie był związany z tymi kartami. Mr. Knight, Lara Croft i Moon Knight. A ten gem nie był sekretem? Nie, chyba. Jakie mam teraz Aha, to jest drabina, dobra. Jezu, cały czas tam nuta przegrywa, nie? Non stop. Ale w sensie, jest piękna, że się nie ale kończy. Jest smutna. Bo ona ciągiem, wiesz, w pętli jest. Wiem. Akurat mi się go skończyło. A nie, w pętli znowu, tak, zapętla się. A wolisz na przykład, jak jest nutka taka właśnie zapętlona, że cały czas ci coś przegrywa, czy wolisz na przykład, że nutka ci przegra raz i potem już masz ciszę, spokój? Wiesz, o co mi chodzi? To wszystko zależy, czy nuta mi się podoba. A, okej. Okay. Bo jeżeli mi się podoba, to taka jest, okej, okay, może być zapętlona, nie okay, ma problemu. Okej, rozumiem. Natomiast... No wyobrażasz sobie w tym, na przykład w Vikingsach, tą nutę tam, co napieprzałaby nam cały czas, tak? Ale no, Nightwish to akurat mógłby napieprzać. Nightwish tak, over the hills, to jak najbardziej. Jak myśmy tutaj przyszli? Dziurką taką kucaną. Jest, dobra. Aj, tu była woda, jest już o tym zapomniałem. Co to było? Co? Jakieś koty. Słyszę. Koty? No jakieś takie miauczenie, jak u ciebie. Nie, drom mordę dzieci. A to dzieci? A nie koty. Aż w sumie rację było. O Boże, ale to tak brzmiało, jakby kot tak miauczał. No i znowu o Boże, jabłko. Ja to się zastanawiam. No. No drom, jabłko. Boże. A i to się chyba tu wtrynia ten rubi, no. Tak. Jest taka obręcz, ja tu widziałem to, jak wchodziłem. Wtedy próbowałem coś tu wtrynić, a nie mieliśmy nic.
I tu będzie drugi diament. O nie! Diamenty chyba w tej pierwszej sali były do wsadzenia, czy mi się w wydaje? W tej takiej głównej, no. O Boż. No właśnie. Nie, no mam tak dużo, przecież tego dajcie spokój. Ale czego może właśnie? Może z deserta. A z deserta to zadziała na te... Tak? Zaraz zobaczymy, tylko trzeba dobrze w serce trafić. O, dwa razy. Ej, bez kitu, a ja się tutaj morduję z tymi tylko pistoletami. Tylko odwróć się do mnie, no ej, siulu. Do mnie! Jak miotła w charakterze. A jednemu to do raz mnie. No, o, dwa strzały nawet. I po chopku. Pokazało nawet, słuchaj, to gdzie to wtrenić. Jaka muzyka teraz taka... No. O Boże. O, taka, no. No przecież to jest, czekaj, z które... To jest z... Ale piękna jest. Z filmu? Nie. Poczekaj. Nie wiem, ale jest piękna. To jest chwila takie było, albo może nie z filmu, z ja pierwsze. Dobra, idę to wtryniać. No ja wtryniam właśnie. A po co my tu w ogóle przyszliśmy? Co mamy do zdobycia w tej bibliotece? Już nie będę. No artefakt. Było. Artefakt był do zdobycia. Lara o nim w swojej bibliotece, w swojej posiadłości przeczytała. Koordy do artefaktów opuszczonej. Aha, czy po prostu artefakt, ale nie wiadomo jaki. Artefakt, tak? No ale to... nie wiadomo, nie było opisane jaki. Okej, okay. No są jakieś schody do góry. O Boż! O Jezu, nie, jeszcze te nietoperki. Dobra, już marnuję, no. Gdzie ten nietoper? Zmarnowałem praktycznie cały rewolwer, nie? Ja też. Jest tu jakaś taka dziura. Jakieś wielka. Łapkowane, nie? Właśnie nie wiem, na lewo czy na prawo? Na prawo chyba. Właśnie się tak zastanawiam. Na prawo poszedłeś? No, bo tu są takie kloce. Ale nie, tu się nic nie da. To da się, jednak, czy się nie da. Może tak na lewo? Idę na lewo, nie uda się tam. A to jest lina w ogóle, widziałaś? Widziałaś. O Jezu, ale skakanie tam z... Larą to błąd. Jezu, jaka tu ciemność, ja pierdykam. Brakuje takiego bazyliszka czwórkowego, wiesz co chodzi? Tak. Z Kairu. No chyba jest po drugiej stronie. Co to jest? Nie podoba mi się to. Kurde, no nie mogę tam bo przy, po drugiej stronie widzę na suficie takie głazy, no co głazy, te takie kamienie, co spadają nam na łeb. Wiem, czy jak nie będziemy wracać, to nie będzie nam coś się walić o na Jezu, łeb. O Jezu, to będzie mieli cofki. A co, że myślisz, że będzie się trząsło? Nie, no to jak trząść. Tak, to jest minus 10 do customu. No ale to nie masz wpływu. Znaczy... Nie, to mnie, ale twórcy powinni wiedzieć, że tego się nie robi. Przecież nie każdy ma cofki od takich rzeczy. Mam cutscenkę. Jest jakiś, wiesz co, to jak kostur wygląda. Aha. Ten artefakt. Dobra, czekaj, bo ja tu dopiero idę. To jest jakiś kostur, dosłownie. Zamienimy się w wiedźmę z lasu. No i zapada się wszystko, oczywiście. Ale aha, jeszcze się? Czas mamy. Spoko. O Boże, czasówka! Tak. Co to jest? Pokaż mi to. To jest Staff of Conscience. No. Ale trzęsie się, czy się nie trzęsie? Tak, oczywiście, że o się Jezu, trzęsie. No to jeszcze jest czasówkowe trzęsienie, no to po prostu pozdro. Będzie pozdro. Taka kosa jak... O Boże! Fuj, zaraz się zżygam. Ale tak samo wracamy, tak? Tym kusanem. No chyba tak. No tak nie bardzo. Nie? Ona tak? Mi tam nie doskoczyła. I co znowu tym egzemcowanym łapkami? Nie wiem, jak mam to zrobić. Dobra, no idę na te łapki, tak jak żeśmy poszli. Ale doskoczyłeś tam? Tak. Doskoczyłem tam. O Jezu, jak to się trzęsie, ja No tak, doskoczyłem. Ale jak masakrycznie to się trzęsie. No masakra. Nie, ja nie patrzę, jak idę na tych łapkach, nie patrzę, bo będę mieć zaraz cofkę. Ej, ale tu trzeba wejść i odskoczyć przy tej kolumnie. Ona, mam nadzieję, że tu nie spadnie mi przy tej kolumnie. Dobra, jest. Myślisz, że tu trzeba sprintować jakoś tak mocno? Myślę, że tak. Żeby mi tylko tu nic się nie... Ale wiesz co, ja to chyba zepsułam. Dlaczego? Bo ja straciłam wciul czasu. No nie wiem, czy to... A myślisz, że takie wyżyłowane... Aha, zginąłem, bo na mnie się zawaliło na łeb. Wiesz, o co chodzi? Tak. Jak biegam do tej głównej sali, mam 2,45. Ja mam 2,27. Tej głównej? Tak. To teraz prawo, lewo, już nie pamiętam tego, idę na prawo. Nie wiem, czy ja dobrze biegnę. Coś jest. Jezu, gdzie ja jestem?
Ej, nie kojarzę tego w ogóle. Bo tutaj było, tu było zasypane. Tutaj na stropie nie było. Próbuję te kolce przeskoczyć, wiesz? Jakie kolce? No są takie kolce. Widzę. No dobra, udało. No ale zawala mi się tu na łeb, no! Popieprzyło! No co, ja tu muszę się zatrzymać, tak? Dobra, muszę na innym slocie. Ja się zaraz zrzygam. Znaczy, ja powiem ci, że... Tu jest jakieś zejście? Jest. Kula jakaś była za nami, chciałam tylko tyle powiedzieć. No toczy się, to no, słyszę. No, właśnie się stoczyła na mnie. A tu jest kolejna jakaś! Tylko, że ja zginęłam, nie? No ale wyskocz stąd! Mam już minutę 50, a jestem... Nie mam ja jej jeszcze mam na dole. 8. Jezu, tu wszędzie jakieś kule, boję się. Jezu, no prosto na łeb mi tu wszystko spada, no co za gówno. Gówno. Nie wiem. O Jezu, nie wiem, jakieś patyki tam widzę. Nie wiem, gdzie mam iść, serio. Weź to o sobie. Boże! Nie, deseł, jakie to jest popieprzone. Nie wiem, jak mam iść, gdzie mam iść dalej. A w na którym momencie jesteś? Nie, a tutaj. Ale no bez sensu to jest. Ona mi się strasznie badży. Wszystko. Nie, ja już spadam tu wszędzie. Ja już mam minutę 30 i robię takie błędy. Mam minutę 20 i jeszcze przede mną są kolejne, widzę te. Kulki. Nie wiem, czy ja to zrobię. Cały czas robię to tak beznadziejnie. Znaczy, powiem ci, lubię takie końcówki w customach, nie? Że coś się zapada, rozwala. Ale stała nie... mi minuta. Ale bez kręcenia. Ja nie mogę na patyk sobie celować, wiesz? Jestem przy patyku. Jesteś przy patyku? Nie wiem, nie jestem przypadkiem. Zginęłam, ale ja tego nie zrobię, bo mam już za mało czasu. Zrobisz, ja mam plus minutę 20. Ale ty już robisz patyk. No ale nie widzisz nawet tego patyka. A ja mam minus, mam 57 sekund, no, Mariusz. Dobra, ale może już jest zaraz koniec, czekaj. No, chyba... Może jeszcze nie. No nie, już widzę nie wyjście. Już widzę wyjście. Mam minutę i widzę wyjście, no to nie będzie... A ja mam 45 sekund i nawet mnie nie ma na patyku, Mariusz. Nie ma mnie na patyku. Nie wiem, gdzie mam iść, nie zrobię o, tego. Nie, chyba. Uważam, że to jest bez sensu i uważam, że powinnam to zacząć od początku, ale to wszystko dlatego, że mi no, jest po prostu niedobrze. Wiem, ale wyobraź sobie zacząć to od początku i jeszcze mieć podwójną no, ale całkę. To muszę zacząć to od początku. Znaczy może nie od samego początku, wiem. Bo wiem, w którym miejscu za długo ten, bo zapomniałam sobie, że to jest czas. Mam 35 sekund. 35 sekund i jestem, nie wiem gdzie, dupie. Ja wspinam się po takich tych klockach. No jestem po klockach. Jestem, ale... koniec. Miałem 30 sekund, jak skończyłam tą posłuchę. Więc może... No nie, nie zrobię tego. Tylko uważaj, tam są te kule. No widzę, widzę. No nie, uważam, że nie ma szans. A ile masz? W połowie jesteś? 20 sekund. No, trzymam kciuki. Ale muszę odskakiwać. 15, musisz. No nie ma szans. Jestem przy samym wyjściu i nie ma szans, Mariusz. No dobrze, to ja tylko poczekam. Czekaj. No najgorsze, że musisz odskoczyć, żeby te kule ci nie... No nie, 5, 4... No nie, zjechałam. O kuźwa. Ale jakie emocje tam czuć. No nie, brakuje mi dosłownie kilku sekund i to tych, które zepsułam tam. Wiem. Ale jak to ładnie wygląda, sekrety 4x4. Pięknie. Po prostu pięknie. No i zasypało mnie, ale wiesz co, to może to jest do zrobienia, bo ja już byłam przy oknie, znaczy no, przy wyjściu. Wiem. Spróbuję to jeszcze raz, poczekaj. Na tym save'ie. Mhm. Wpali mnie do menu, tak. Dobra, to ja czekam na ciebie w menu. Kurwa! O kuźwa, grubo. Bo to mi dosłownie brakuje pół sekundy, Mariusz. No nie chce mi się dla pół sekundy. O, no ale nie, no to nie zrobię tego, bo znowu jest za tego Tana. I jak tam, podstępka? No już zaraz będzie. Ostatni klocek. No i 20, prawie 30 sekund miałam. No to podobnie jak. No i jest podstępka.
No i pięknie, mamy to z wszystkimi sekretami. Pięknie, bardzo się cieszę. Ode mnie ocena 9, minus 1 za żgi. Czyli 8 ostatecznie, tak? Tak, tak. No to ode mnie ocena 9. Ja nie odejmuję za te żygi, bardzo no mi się odejmuję. Podobało. Czekam, aż dotrą te informacje, że Częsawek się nie daje tego Nie, bo ja mam wtedy hertę, no niestety, no ja wiem, że to jest... Indywidualna kwestia, nie? Bardzo jakby. Indywidualna kwestia, oczywiście ocena też jest indywidualną kwestią. No tak. No ale moje dysfunkcje niestety są rzutujące. Jak już mam być tak bardzo elokwentna w swojej wypowiedzi. Ale generalnie kasto mi się bardzo podoba. No, mi się też bardzo podoba. Sztos. Uwielbiam zachowanie klasycznego wyglądu customu, a tak wiele innowacyjnych w takiej nowoczesnej formie. Dokładnie. No te ruchy wszystkie, bardzo mi się podoba. Ogólnie w ogóle klimaty tej biblioteki, bo dużo takich customów nie ma, tak mi się wydaje, nie? Takich no typowo nie. Bibliotekowych z TR4. Więc w ogóle jak zobaczyłem ten custom, stwierdziłem, nie no, musimy to nagrać. I w sumie jakby nie żałuję, bardzo mi się podobało. Dokładnie. I dziewiąteczka jak najbardziej się tutaj należy. Szkoda, że krótki, nie? Że jeden level. Ja bym tutaj jeszcze, kurde, pograł. Jakby, nie wiem, no mam taki jeszcze lekki niedosyt, jeszcze bym w to pograł po prostu. Ale cieszę się, że mamy taką samą ocenę, w sensie w odczuciu te 9. Tak. No ale że moje dysfunkcje, to wiesz, to mam minus 1, ale to takie moje w nawiasie minus 1. No rozumiem, rozumiem. No to co, kończymy? Tak jest, kończymy. I dziękujemy Wam serdecznie. Zapraszamy do kolejnych naszych serii na kanałach. Pa pa. Pa pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.